Cześć, ja jestem Sarcz i witam Was serdecznie w świeżutkim gameplayu z najnowszej gry F1 2018. Jak być może wiecie, ja jestem dużym fanem Formuły 1. Staram się rok po roku śledzić zmagania kierowców w realnym świecie i z wielką przyjemnością zaprezentuję Wam najnowszą produkcję studia Codemasters. Jako że teraz w ten weekend będziemy mieli Grand Prix Belgii, to z tej okazji rozegrałem sobie wyścig właśnie na torze Spa. Tutaj tylko dodam, że swój komentarz w trakcie wyścigu nagrywam już po rozegraniu tych zawodów, żebym mógł się w całości skupić na komentowaniu, a w tle będziecie widzieli moją jazdę. Na początek przedstawienie tego toru. Based in the magnificent Ardennes countryside, Spa hosted its first Grand Prix back in 1925. This historic track is loved by drivers and fans alike. So it's welcome to the Belgian Grand Prix. Podoba mi się, jak bardzo fajnie jest to wszystko przedstawione. Spa-Francorchamps then, a historic 19-corner circuit with a lap distance of 4.35 miles. There's over 100 meters of elevation change here, and with long stretches of the lap spent flat out, a good top speed will be vital for success. Można się poczuć jak podczas prawdziwej transmisji telewizyjnej. I for one can't wait to get started. And there's another very excited little chap here beside me as well. It's our very own Anthony Davidson. Great to see you again today. Thanks for that, Crofty. And I'm really anxious to get underway here. We've got all the makings of a great race today. World champions in competitive cars, lots of drivers on form, and I suspect a few strategists on the pit wall looking to try something a bit different and maybe jump their cars up the order. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion. And Lewis Hamilton completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Bottas, Max Verstappen, and Ricciardo, Hülkenberg, Sainz, Magnussen, and Fernando Alonso, Perez, Grosjean, Esteban Ocon, and Van Dorn, Gasly, Leclerc, Brendan Hartley, and Lance Stroll, Ericsson, and Sergei Sirotkin rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Okay, remember to brake early for turn one, as the pack's gonna bunch up. There's plenty of runoff if things get too close. No to możemy zaczynać. Ja tutaj wcielałem się w Daniela Ricciardo z Red Bulla. W kwalifikacjach zająłem szóstą pozycję i starałem się już na starcie wypaść jak najlepiej. Wystartowałem nie najgorzej, ale jeszcze lepiej. Wypadł tutaj Nico Hülkenberg z Renault. Mi jednak udaje się wciskać od wewnętrznej, chociaż Max Verstappen z mojego zespołu szybko odzyskał pozycję. Tutaj jeszcze próbowałem atakować, ale jednak się wycofałem, bo wolałem nie ryzykować jakiejś kolizji, zwłaszcza że ścigałem się akurat z kolegą zespołu. To nigdy nie jest wskazane, żeby do takiej kolizji dochodziło. Tymczasem gdzieś tam z tyłu ciągle musiałem jeszcze uważać na to, żeby nikt mnie nie zaatakował, ale plan minimum został zrealizowany. Utrzymałem pozycję wywalczoną w kwalifikacjach. Jeśli nie śledzicie Formuły 1, to tutaj mogę tak pokrótce dodać, że akurat w pierwszej szóstce mamy trzy najmocniejsze zespoły, czyli Ferrari, Mercedesa, a także Red Bulla właśnie. Szósta pozycja to można powiedzieć właśnie taki plan minimum, jaki sobie założyłem, no bo właściwie do kierowców tych trzech zespołów często te pierwsze sześć pozycji należy. Oczywiście wiele też zależy od sytuacji na torze, od tego co się dzieje, ale patrzcie, tutaj udało mi się wcisnąć od wewnętrznej i wyprzedzić Maxa Verstappena, czyli kolegę właśnie zespołu. No i znalazłem się na piątej pozycji, więc już na pierwszym kółku udało mi się przesunąć klasyfikacji. Teraz jadę za Walterim Bottasem z Mercedesa. Akurat ja tutaj na potrzeby prezentacji tego pierwszego odcinka wybrałem sobie wyścig na 5 okrążeń. Głównie z tego względu, żeby móc Wam pokazać tor, który akurat w ten weekend
Tutaj próbowałem zaatakować, ale musiałem się jednak wycofać, bo nie byłem w najlepszej pozycji. Akurat w ten weekend będzie organizowane Grand Prix Belgii, więc chciałem wam pokazać ten tor w pełnym wyścigu, a wiadomo, że gdybym wybrał większą liczbę okrążeń, to materiał by się rozrósł wręcz do zbyt dużych rozmiarów. Nie ukrywam, że sam, grając sobie bez nagrywania w formułę, zdecydowanie wolę, kiedy wyścig trwa dłużej. Dlatego, że no nie ma co ukrywać, Formuła 1 to też nie tylko jest samo ściganie, ale też strategia. To, z jaką taktyką podchodzimy do wyścigów, kiedy zjechać do boksu, żeby wymienić opony. Ewentualnie na jakie opony wymienić, w zależności od tego, jaka jest aktualnie pogoda. Naprawdę pasjonuję się tym tematem, oglądając transmisje telewizyjne i ogromnie lubię sobie od czasu do czasu pograć w te produkcje od studia Codemasters. Bardzo się cieszę, że one regularnie, rok do roku wychodzą, dlatego że był pewien taki okres, już wiele lat temu w sumie, kiedy była trochę taka posucha w temacie gier traktujących o Formule 1. Zdaje się, że między 2007 a 2010 rokiem. You're hitting the energy deployment limit and losing ERS power before the end of the lap. Lower the ERS deployment mode to prevent this. Tutaj informacja o systemie odzyskiwania energii, ale akurat sobie ustawiałem to, żeby automatycznie mi zmieniało wykorzystanie tego systemu. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. No i standardowo, po dwóch okrążeniach jest informacja, że można będzie wykorzystywać system DRS, kiedy do najbliższego zawodnika będziemy tracić poniżej sekundy. A system DRS zdecydowanie pozwala nam trochę zyskać mocy, przyspieszyć. Teraz właśnie ten DRS wykorzystałem. W prawym dolnym rogu widzicie taką informację. No ale oczywiście, mimo że miałem stratę poniżej sekundy do Bottasa, to byłem też zbyt daleko, żeby mieć jakiekolwiek szanse, aby go zaatakować. Ja tutaj grałem na wysokim poziomie trudności. Właściwie się to nazywa po prostu trudny poziom. Starałem się ten poziom dopasować mniej więcej do takiej sytuacji na torze, kiedy naprawdę będę w stanie rywalizować jak równy z równym z zespołami, które są bliższe Red Bullowi. Tutaj właśnie fajnie ta walka wychodziła w trakcie tego wyścigu. Ciągle tam starałem się tutaj, jak widzicie, naciskać Walteriego Bottasa, ale jak w prawdziwych wyścigach, wcale nie jest takie łatwe wyprzedzić. Ogromnie sobie cenię w tych grach z serii F1, że można właśnie dopasować sobie zarówno poziom trudności samych kierowców sterowanych przez sztuczną inteligencję, ale też i system sterowania pojazdem, ustawić sobie asysty lub je powyłączać. Tutaj widzicie, że ja sobie zostawiłem na ten przejazd informację o tym, kiedy można, a kiedy raczej powinno się przyhamować. Dopiero jak już pogram dłużej, to wtedy sobie już po wystarczającym opanowaniu toru kompletnie wyłączam też tę linię, która pokazuje właśnie miejsca do hamowania, ale w sytuacji, kiedy dopiero pierwsze godziny spędzam z daną odsłoną, to zawsze staram się w ten sposób jeszcze bardziej nauczyć danej trasy, ale bardzo właśnie fajne jest to, zresztą dość też często spotykane jest to we współczesnych wyścigach, że faktycznie te różne asysty, ewentualne ułatwienia można sobie dopasować i je włączać lub wyłączać w zależności od własnych potrzeb. Ja tutaj preferuję zawsze takie podejście, a patrzcie, tutaj starałem się też postraszyć trochę Bottasa,
Ja preferuję takie podejście, żeby właśnie zacząć od pewnego pułapu, a później coraz bardziej, w miarę jak coraz więcej godzin spędzam z grą, to coraz bardziej sobie staram utrudniać całą jazdę, wyłączać coraz więcej asyst albo inaczej, włączać sobie coraz więcej utrudnień. Tutaj byłem niezwykle blisko Bottasa, ale też musiałem uważać, żeby nie doprowadzić do kolizji. Wtedy już by było po wszystkim. Miałem nadzieję, że tutaj zdołam go wyprzedzić zaraz na tym wyjściu z zakrętu. Miałem możliwość wykorzystania DRS-u i proszę bardzo, wyprzedziłem Bottasa, tyle tylko, że wyrzuciło mnie tutaj z zakrętu, więc w tym momencie Bottas miał lepszą prędkość na tym wyjściu i niestety już go widać w lusterkach i musiałem go puścić, bo gdybym starał się tutaj jakoś odbić w lewą stronę, to doszłoby nieuchronnie do kolizji. Więc udało mi się na chwilę wyprzedzić Bottasa, wbić się na czwartą pozycję. Niemniej jednak kierowca Mercedesa zdecydowanie był w lepszej sytuacji po wyjściu z zakrętu i to wykorzystał, ale taką walkę właśnie lubię. Akurat teraz już jechałem piąte, a więc ostatnie tutaj okrążenie. Można oczywiście sobie nawet rozgrywać te wyścigi według prawdziwych zasad, czyli jechać po kilkadziesiąt okrążeń i tak naprawdę wtedy jest dla mnie największa frajda, kiedy możemy dobierać jeszcze strategię wyścigową. No właśnie, informacja, że Sebastian Vettel prowadzi. W ogóle tutaj nasza piątka całkiem blisko się trzymała. Na przestrzeni tych pięciu okrążeń tutaj było bardzo blisko. Musiałem niezwykle uważać, bo jak jechałem właśnie ten wyścig i był ten moment, to już się bałem, że dojdzie do kolizji. Wbije się tutaj w tył Bottasa, ale w ostatniej chwili dosłownie odbiłem w lewo. Obyło się na szczęście bez tragedii. Tyle tylko, że no już wiadomo, że do końca nie byłem w stanie Bottasa wyprzedzić. I tym samym wyścig zakończyłem na piątej pozycji. Koniec końców byłem z tego bardzo zadowolony, bo plan minimum udało się w zupełności zrealizować, czyli utrzymać miejsce w pierwszej szóstce, a nawet w ciągu tych pięciu okrążeń wyprzedziłem jeszcze Verstappena. And Anthony Davidson, give me your thoughts. How did they accomplish this result? Well, I think the track conditions just really suited their car today. Wind, track temperature, you name it. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature. So the more easily you can keep them there, the better your race tends to go. And that's exactly what happened. Their car just looks so comfortable out there. Teraz pora na dekoracje. So, here they come now, out onto the podium. Wherever you go, anywhere in the world, the prancing horse flags are dominant in the grandstands and they're out in force again today. It's Ferrari on the top step once more. Tak jest, no kto ogląda transmisję z kolejnych Grand Prix Formuły 1, no to na pewno tutaj czuje się jak ryba w wodzie. Fajnie jest to przedstawione. Praktycznie jakby się oglądało prawdziwą relację. Aż szkoda, że tych scenek nie ma więcej. And now I'd like to ask you, Anthony Davidson, who was your driver of the day? Let's give it to Sergio Perez. That was a commanding performance today. Very impressive indeed. That's it for today's Grand Prix and from Antoni it's goodbye and see you again next time. Komentatorzy wybrali Pereza z zespołu Force India za kierowcę dnia i faktycznie tam można było zobaczyć, że z 11 pozycji się przesunął na 6, więc nawet wyprzedził jeszcze Maxa Verstappena z mojego zespołu. Więc tutaj Perez jak najbardziej dobrze się spisał. To była najważniejsza część tego materiału, w której chciałem wam przedstawić sam wyścig. Jednak to jeszcze nie wszystko. Teraz powracamy sobie do menu głównego i tutaj chciałbym wam jeszcze przedstawić pokrótce, co gra ma do zaoferowania. Oczywiście jest główny tryb kariery, gdzie tworzymy własnego kierowcę
i właśnie po szczeblach tej kariery się wspinamy. Od podpisania pierwszego kontraktu z jakimś zespołem wyścigowym przez kolejne coraz lepsze wyniki w następnych sezonach i możliwość przenoszenia się do innych zespołów. Oprócz tego jest też tryb Grand Prix, gdzie po prostu możemy sobie rozegrać jedno albo nawet kilka czy kilkanaście Grand Prix wedle uznania. Oprócz tego oczywiście nie mogło zabraknąć gry wieloosobowej, gdzie przez sieć możemy ścigać się z innymi graczami. Znalazła się też próba czasowa, gdzie możemy sobie ćwiczyć i kręcić jak najszybsze okrążenia, jak najszybsze czasy okrążeń. Dodatkowo ciekawa rzecz, zawody. Są to takie scenariusze tworzone przez twórców. Tutaj na przykład w tym tygodniu mamy wyścig właśnie w Belgii, tak jak wam teraz pokazywałem, i musimy wcielić się w Carlosa Sainza i ukończyć zawody na co najmniej 8. miejscu. I tak w kolejnych tygodniach będziemy dostawali jakieś inne wydarzenia, w których będzie można wziąć udział, więc też myślę, że całkiem fajne urozmaicenie. No i jeszcze jednym trybem są mistrzostwa, gdzie możemy wcielić się w dowolnego kierowcę wyścigowego z aktualnego sezonu i rozegrać sobie właśnie pełne mistrzostwa jako jeden z tych licencjonowanych kierowców. I właśnie a propos kierowców czy też zespołów, to też chciałem wam pokazać pełny zestaw, jaki jest tutaj dostępny. Bardzo ważne jest to, że nie tylko możemy ścigać się współczesnymi bolidami, ale też tymi klasycznymi. Najpierw jednak zerknijmy na współczesne. Oczywiście gra charakteryzuje się pełną licencją, więc mamy tutaj absolutnie każdy zespół, który bierze udział w tegorocznych mistrzostwach. Mamy tutaj Williamsa, Renault, Toro Rosso, Haasa, McLarena, Zaubera, Mercedesa i tak dalej, wszystkie zespoły. Oczywiście w ramach każdego zespołu mamy dwóch głównych kierowców. Jakbyście się pytali, czy można zagrać na przykład kierowcą testowym, mając tutaj na myśli zapewne Roberta Kubicę, który jest takim kierowcą testowym w Williamsie, no to niestety nie ma takiej opcji. Mamy tutaj tylko właśnie dwóch głównych kierowców, czyli w przypadku Williamsa jest to Lance Stroll i Sergej Sirotkin. No ale to jest rzecz oczywista, że mamy te bolidy w grze. Bardzo ciekawą sprawą jest jednak dla mnie możliwość pokierowania klasycznymi bolidami i to takimi naprawdę już z dawnych lat, bo mamy tutaj nawet bolid Lotusa z 72 roku, ale są też nieco bardziej współczesne, choć też nadal sprzed kilku lat. Tutaj widzicie, jest Ferrari z 76 roku, McLaren, wiele kultowych już dzisiaj bolidów, które swego czasu były na torach wyścigowych i właśnie takimi bolidami kierowcy się ścigali. Ja prawdopodobnie w którymś gameplayu wam pokażę również taki wyścig klasycznymi bolidami. Pewnie też będziecie zainteresowani, żeby to sobie zobaczyć. A tutaj już widzicie, że mamy coraz nowsze bolidy, na przykład Ferrari, którym jechał m.in. Michael Schumacher, czy też Renault z 2006 roku, kiedy to triumfy święcił Fernando Alonso. Najnowszy bolid z tych klasycznych to Red Bull Racing z 2010 roku. I w przypadku klasycznych bolidów nie mamy opcji, żeby wcielić się w któregoś z kierowców z tamtego właśnie okresu. Po prostu przechodzimy od razu do wyścigu. Trochę szkoda, ale jest to oczywiście jak najbardziej zrozumiałe, bo tutaj też wchodzą kwestie licencyjne. Ale oprócz tego chciałem wam jeszcze pokazać możliwości konfiguracji danego wyścigu. Tutaj oczywiście mamy wszystkie tory, które w tym sezonie Formuły 1 obowiązują, więc tutaj tak na szybko wam pokażę.
A kiedy przejdziemy sobie dalej, to oczywiście są opcje, akurat w przypadku trybu Grand Prix, dostosowania. Czy mamy jechać na przykład wszystkie treningi, czy też pełne kwalifikacje. Tak samo wyścig, oczywiście możemy sobie rozegrać zarówno króciutki, jak i taki pełny, jak w prawdziwych wyścigach. Jest też poziom kierowcy sztucznej inteligencji i tutaj w skali 100-stopniowej nawet pozwolono nam ustawić sobie ten poziom trudności. Chociaż oczywiście są takie główne, te poziomy najważniejsze, czyli tutaj legenda, mistrz, ekspert, trudny, średni, łatwy i bardzo łatwy. Każdy może sobie dostosować grę do swoich umiejętności. Są też ustawienia wyścigu, można włączyć cofanie czasu na przykład, reguła parku zamkniętego. Wszystko to, co znamy też z poprzednich części w głównej mierze. Samochód bezpieczeństwa też jest zawsze fajnie włączyć. Rozpoczęcie wyścigu, czy mamy sami puścić sprzęgło w odpowiednim momencie, czy też ma to być automatycznie z asystą. No i same właśnie asysty, których też tutaj jest sporo do wyboru. Albo możemy sobie jakieś konkretne zestawy asyst wybrać, albo sami możemy sobie ustawienia niestandardowe wybrać. I mamy tutaj wspomaganie hamulca, ABS, kontrolę trakcji, dynamiczną linię wyścigową i tak dalej, i tak dalej. Też wiele rzeczy do zmiany w zależności od naszych potrzeb i umiejętności. No a do tego jeszcze, kiedy na przykład sobie tutaj wybieramy dowolne Grand Prix, to możemy wybrać również pogodę i porę dnia. I tutaj to, co jest fajne, że możemy sobie zarówno zrobić jakąś dynamiczną pogodę, że może to się zmieniać w trakcie wyścigu, jak i też konkretne warunki przez cały wyścig możemy sobie włączyć. To samo jeśli chodzi o czas rozpoczęcia, czy to sesji treningowej, kwalifikacyjnej, czy wyścigu. I to, co ja zawsze lubię wybierać, czyli po prostu oficjalne ustawienia, więc tak jak w prawdziwych rozgrywkach rozpoczynają się dane treningi, kwalifikacje czy wyścig, to ja też lubię sobie takie właśnie ustawienie zaaplikować. To by było zatem na tyle, jeśli chodzi o zawartość tej gry, przedstawioną tak pokrótce. W tym materiale podziękuję już Wam za uwagę. Dajcie znać, czy sami interesujecie się Formułą 1, tak jak i ja. Czy zamierzacie grę zakupić. Ja jeszcze postaram się Wam co nieco pokazać. Planuję tutaj 3 materiały typu gameplay z tej gry. To znaczy pokażę Wam jeszcze początek trybu kariery, a także wyścigi klasycznymi bolidami, żebyście sobie zobaczyli różne aspekty tej produkcji i sami ocenili, czy jest godna zainteresowania. Zostawcie tymczasem kciuka w górę, jeśli materiał Wam się podobał. Piszcie komentarze i do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!